Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dante's Inferno. Zobaczyłam, że tutaj możemy kupować sobie wszelkie ulepszenia, znaczy zaraz. Tylko, że musimy właśnie taki mieć cały jeden kryształek i w zasadzie tu wyszłam z tego zamiast zakupić. W zasadzie możemy już ten chyba jeden zakupić. No myślę, że się przyda. Moja taktyka na to jest jakaś w żaden sposób nieokreślona, bo po prostu będę się starała w miarę możliwości troszeczkę tej, że tak powiem, świętej energii ulepszać jego, a troszeczkę w Unholy dawać. Dobra, tutaj patrzę na górę, tam chyba się jakoś dostać mamy. Dante, wskocz tu ładnie. Tu jeszcze jest jakaś skrzynka, chyba chciałam powiedzieć szafka, nie wiem dlaczego. Dobra, tam. Prawdopodobnie to będzie można przesunąć, ale to zaraz sobie zobaczymy, jak to tam działa i. Zaraz, bo to. O, mogą tam jakoś wejść? Nie wiem w sumie, co ja mogę zrobić. Nie wygląda, bym tutaj cokolwiek mogła zrobić, tak naprawdę. No bo co, chyba że mogą. O, mogą wskoczyć i tyle. Is it true he can absolve our sins without confession? Would a bishop lie? Promise me, you will protect Francesco. Promise me. I will protect your brother like he is my own. Mogłabym się założyć, że to wszystko jest o wiele bardziej rozbudowane w wersji na PlayStation 3 lub Xboxa, że PSP to jest... O, Orfeusza, witamy, witamy. Jej, nie mam, że tak powiem, serca, żeby go potraktować diabelsko, że tak powiem. No nic, na jakiejś innej duszy to zrobimy. Oj, Dante, nie spadaj mi tak brzydko. To bym chciała jeszcze rozwalić. No właśnie, chciałam powiedzieć o tej grze ogólnie, że w wersji na PSP, no to ona jest bardzo uproszczona. W sumie no nie ma co się dziwić, bo ta konsola no nie pozwala na za wielkie jakieś akcje i popisy, jeśli chodzi o klawiszologię. Też strasznie niewygodnie jest na tym malutkim ekranie patrzeć i mieć przyciski obok malutkiego ekranu. Czy my jesteśmy, że tak powiem, na karku Charona? Na to by wyglądało. Dobra, walczymy, walczymy. Najlepsze. I pytanie, czy ja mogę tu któregoś jakoś przeatakować i... Nie wiem. Zamiast skakać tam to może, to weź się ogarnij, chłopie. I wreszcie zrób z nimi porządek. O, pięknie. Ja nawet nie wiem, czy ja palę jakieś kombosy, czy to tak on sam tym ładnie wybija, tym kosą. Trochę nie tego, co chciałam, no ale mówi się trudno. Czy ja mogę... No...
No, już. Elegancko. Teraz jeszcze tych dokończymy. Czy on dalej nie może żadnego z nich złapać, żeby wykończyć ostatecznie? Macie. Tutaj. No co z nimi jest, że tacy silni? I cic. No i pięknie. No do czego to podobne, Dante? Ty się dajesz za bardzo. Ukażmy go. Mam nadzieję, że dobrze wcisnęłam panisz. Bo nawet na klawiaturę sobie tu nie patrzyłam. Tak. I szybko ciskamy, żeby główka odleciała. Jak malowana. Proszę. I mamy pierwszy kryształek z Anholi. Tak jak mówiłam, będę mogła wreszcie kupować ulepszenia i z jednego, i z drugiego. O, jeszcze jeden rogacz wylazł. Co, Lokiego udajesz? A tak mi się wydaje, że w sumie w tej grze nie dałoby się całkowicie iść drogą tylko Anholi. Dlatego, że tymi krzyżami jednak też trzeba walczyć cały czas. Chyba, że do przeciwników, którzy latają, możemy podskakiwać. O nie, znowu wielka bestyjka. A na jego plecach jakaś piękna? Nie powiedziałabym. Nie. Ani to piękna, ani w zasadzie taka bestia straszna. Bo jest to w miarę łatwe do pokonania, zwłaszcza wolę sobie troszeczkę... A, Dante. Uważaj na siebie, chłopie. Bo Beatrice nic za ciebie nie ocali. Dobra, może trochę z odległości, krzyżami. O, teraz. Wow, Helisz, pięknie. Tak, no, w ten sposób będzie kwadracik. I, o rany. Tam, nie, myślałam, że mi się to uda szybciej zrobić, ale nie udało się, no trudno. Tak. Czy będę miała jeszcze raz piękną opcję wskoczenia mu na plecy? Bo rozumiem, że to jest wymagane. Czy mi się to podoba, czy nie? Nie jeszcze. Jej, on mnie próbuje tu rozwalić. I powiem, że całkiem nieźle mu to wychodzi. Au. Czego on mnie bije? No przecież... Dobra. Tak. I... Elegancko. I kółeczek. Tak, ta odmiana. Jest! Znowu na barana bestii. Czy ja mogę to na przykład jakoś rozwalić? Oj, nie chciałam tego. Bestyjko, proszę cię, porozwalaj tych. Wow. O, wszystkich naraz. Ale ślicznie. I co, Karonie, masz coś do powiedzenia? Nie bardzo? A mogę to na przykład jakoś... Bo nie wzięłam tej magii, a ja jej nie chcę, bo... Znaczy, a ja jej nie chcę. Nie chcę jej ominąć, bo ona jest, no... Punkty nam chyba przyznaje. Nie mogą nim... Ale zrobiłam głupio. No nic, mówi się trudno. W takim razie zobaczymy, co tutaj możemy z Charonem poczynić takiego. A. Co, urwiemy mu głowę? Tak! Ukręćmy mu ją! O, cudnie, należy mu się. Było z Dantem zadzierać? Ha! Pomysłowe. O, cholera. I co, jakaś wielka ucieczka z tego kręgu?
Na szczęście dzieje się to wszystko na filmiku. Ja nie muszę nic robić, chyba że się zaraz zdziwię. Bo i tak może być. Bo z tego co wiem, na konsolach większych to się grało już tu. A tutaj... Dante, ja chciałam skoczyć, o cholera! I dobrze, że skoczyłam. Tylko, że i tak nic mi to nie dało. Dobra, to... Jej, teraz musimy się naprawdę pospieszyć. Ciekawe, czy mogę to tylko przebiec, czy to nie wystarczy... Kurde! Aha, czyli to nie wystarczy. Muszę jakoś... szybciej... biec. Ciekawe, czy samym biegnięciem to właśnie coś mi... Wow, wow! No cholera, jak ja mam to zrobić niby? Dobra, ja nie wiem, jak ja mam to przebiec, tak szczerze mówiąc. Biegnę, biegnę... Oj, 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 Dante, proszę cię! Jej, staram się jak mogę. O cholera, jasna jestem, wow! I prosto przy zapisie. Ja w momencie, gdy już straciłam wszelką nadzieję, jak widać, coś mi się udało. No i tym samym trafiliśmy do Limbo. Wow. To będzie straszne. Już tu widzę jakieś czerwone smugi i nasz stary znajomy. Limbo is the fallen king Minos, judge of the damned. But for those who remain in Limbo, the rest shall be sentenced to the circles below. Here suffer those who did not sin, yet did not have the required portal of our faith. Their punishment is the denial of paradise. A mogę to rozwalić? Mogę. Dobra, czyli rozwalamy, co się da. O tym pamiętać. Ojej. Tak, pewnie czeka mnie w końcu walka z nim, co? No, pewnie. Ale na razie jeszcze trupia ścianka. Tak, Dante ma parcie na ścianki i cóż. Już słyszymy go z oddali. Ale wroga lepiej już słyszeć, widzieć, niż potem nagle się zdziwić. Dobra, tu mogę coś zrobić, ale tutaj też. No więc... Czemu by nie skorzystać? Tak sobie tylko patrzą. Tam chyba nigdzie nie doskoczą, co? To i tak musimy tutaj jakoś spróbować się dostać. Aha, ściany do rozwalenia. Divine power made me eternal. Dobra, tu trochę się... A, super. A, dałam się w bambuko zrobić. Tak czułam, że nie jest najlepszym pomysłem iść właśnie tutaj, no ale cóż. Rogacz do pokonania nie jest niczym aż takim strasznym. Całkiem właśnie już tak się oswoiłam z tym odkrajaniem główek. O, a przy okazji mamy te... tamte. Się mnie człowieku słuchaj, jak też z tego piekła jakoś cało wyjść. No i oczywiście z Beatrice. No, tu kolejny łeb. Tam coś było. O, proszę, proszę, jak to... Warto w każdy zakamarek zaglądać. No, ale wiadomo, gra musi coś zachowywać, że tak powiem, z pełnej wersji i piękny gargulec. Mam słabość do różnych takich właśnie gargulców i ozdobników. Co ciekawe, te umieszczane na budynkach gotyckich zwane były też żygaczami. Dziecko. Trochę nie wiem, dlaczego mi się skojarzył z laleczką Chucky. Jej. One są w zasadzie te wachory takie niepozorne. O, rany, ale...
Macie za swoje. Ale no nie ukrywam, że potrafią nam te krwi napsuć. Oj, tym bardziej jak atakują tak nagle i wszystkie naraz. Staram się... nie chciałam tego zrobić. Dobra, może być trudno. Tak. Jej, kolejne. A ile ich tu może być? Tak, no nie możemy żadnego złapać. No pewnie, jak atakują nas wszystkie, całe kurcze piekielne przedszkole, no to ja się w sumie trochę nie dziwię, że tam to się na jednym przedszkolu nie mogę skupić. Ale dobra, ważne, że naszą kostą mocy możemy kręcić i je ładnie wysiekać. Dobra, nic tu nie widzę interesującego mnie bardziej, trochę życia. To już jest jak najbardziej interesujące, tym bardziej, że to przyznaje także jakieś tam punkty więcej lub mniej, ale warto je chyba zbierać. Dobra, tu mamy do rozpalenia coś. Zanim do gargulca, to pogadajmy. Baptism they did not have. The one gate to the true faith was never shown to these newborn souls. Limbo shows no mercy for these babes. No, not living, though once I was. I lived in Rome under Augustus. Jakoś mi ich niezbyt szkoda, skoro na mnie z rękami, nożami się porywają. O, punkty. Jak wygadamy z nim do końca, to jak widzą, punkciory dostajemy. No więc fajnie, warto to robić. Tak, i zapis zakończony, to miłe. Przyda się na pewno. Tak, możemy zobaczyć, co jest za tym. Nie obstawiam dalszej drogi, chociaż... Właśnie, zawsze mam problem, gdzie najpierw pójść, jak są dwie możliwości. No, dobra, to obstawiam, że to może być jednak dalsza droga, skoro się tu przeciwnicy tacy pojawiają z taki. Czyli chyba lepiej teraz to sprawdzić. Ojej. No dobra. Czyli po kolei wszystko. Dobra. To. Żeby mieć punkty i więcej many. A tutaj nic nie ma. Po drugiej stronie za to. No. Jutaszo monetki. Cudownie. Piękna waluta w ogóle. Jak to sobie nazwałam? Dobra, Dante, nie wariuj, tylko hopsaj. Tu poproszę, tu. No. Okej. Tak i... No nie, na spokojnie do takich rzeczy trzeba podchodzić. Nerwus z naszego Dantego. Może nie powinnam mu się tak jakoś bardzo dziwić, skoro przemierzamy piekło. Ale... I co ja, duszo, z tobą mam zrobić? Elektra. No. Wiem, że obiecałam kolejną duszę na piekło jednak skazać, ale... Na pewno znajdzie się jakaś, która mi wreszcie czymś tak podpadnie, że wybiorę inną opcję. Nie, no ale ja zawsze gry lubię tak przechodzić, nie będąc aż tak demoniczną, jak można. Tylko czasami trochę mam takie bardziej demoniczne, które... No dobra, tego przynajmniej ukażemy, co? Żeby troszeczkę tak piekielniej było, skoro już jesteśmy w piekle. Tak wiecie, żeby się topić w tłum. Dobra, kolejne te. Dobra, w sumie ciekawie wygląda to, jak on to rozwala. Wsadza krzyż w te kolorowe płyny i potem to się jakoś rozwala. Dziwne troszeczkę. Dobra. Tak, ja nie lubię, jak kamera wariuje. Nigdy się wtedy ogarnąć za dobrze nie mogę.
o co chodzi? Jej. Zbliżamy się do niego, na moje nieszczęście. Ciekawe, czy jeszcze w tym odcinku przyjdzie mi z nim walczyć. Czy czeka mnie jeszcze na przykład jakieś tu zmagania mniej wymagające. Dobra, rozwalmy to całe piekło. Tak, nie ma to jak rozwałka otoczenia. Ale bo jak gra daje taką możliwość, to trzeba z niej skorzystać. O, kolejni. Cudnie, bo już się stęskniłam. Jej, i jeszcze bakurnią się podpierają. No naprawdę, nie trzy mi się zasłaniać. No dobra, Dante. Już, bo patrzę. Dajże, chłopie, wyskocz i jakoś, o właśnie, w ten sposób. Tak, zdecydowanie to lepiej działa, jak się trochę podskoczy i je krzyżami potraktuje, bo tak to szybko, no za szybko dopadają. Tu, celuj w nie. To jest fajne w tej grze, że w zasadzie trzeba na przeciwników no, znajdować różne sposoby i w zasadzie nawet mały przeciwnik, a jednak nawet mały przeciwnik jednak też wymaga jakiegoś sposobu. Hahaha. Póki siedzimy na barach rogacza, małe łysole nie są w stanie nam nic robić. Hahaha. Dobra, Dante, teraz może skrzyża? Nie? Kurde, trudne to jest w sumie, jak on nie chce odpowiednio wyskoczyć. Że wani, ja wiem, że młodszych się nie bije, ale no, sytuacja wyjątkowa. Ej, tam nie wejdziemy? Wejdziemy, no ja myślę. Bo taki piękny gargulec, to nie, ominąć nie można. To? Dobra, pogadajmy. W tym miejscu reside pagan souls and honored names which resound in your life above. Though denied paradise, they dwell distinguished from the manner of the rest. Hector, Caesar, King Latinus, Camilla. I cannot give full account. The telling would come short of fact. Doborowe towarzystwo. O, punkciki. Fajnie. Tylko że nie mam jak się tu rozejrzeć po tym miejscu, a srebrniki i tak znalazłam. Jej, lawa. W sumie czego się spodziewać w piekle? Patrzę, tu jakaś figura. Nie wiem, mogę ją zniszczyć? Tej chyba nie bardzo. Tu może jakieś wrota do zniszczenia? Nie. Ścianka wspinaczkowa też to nie jest. Ojej. No gdzie ja dolazłam? From whom even the brave Lionheart could not wrest it back. The forces of Saladin are routed. Dante, do you hear me? We have taken the city. Wspomnienia. Dobra, już się wystraszyłam, że jakoś szybciej mnie do kolejnego poziomu przewaliło, czy coś w ten deseń. Ale jednak nie. Tu jest tron. Próbuję sobie obejrzeć dokładnie. No, mam tę słabość, że... Au! Że w grach, zwłaszcza takich interesująco wyglądających, lubię wszystko bardzo dokładnie obejrzeć, zwiedzić. No i właśnie. Tutaj... Co ja... No, widzę cię. Tylko co ja z tym mogę zrobić? Aha, tu coś otworzyłam. Wow! A, dobra. No, wiesz co, Dante, wstyd. Wstyd po prostu. Dobra, tak. No dobra. O, wreszcie. Już myślałam, że wyłożę się na tak w zasadzie łatwej czynności.
Tak, cała ja. To byłoby bardzo do mnie takie podobne. O, i Dante, tylko mi nie wyskocz. Bo tu widzę jeszcze manę, która jest mi bardzo, bardzo do szczęścia potrzebna. I w sumie możemy też zapis zrobić. To jak najbardziej, oczywiście, że chcę. I jednak nie będę się za niego brać w tym odcinku, bo po co przyspieszać i potem gonić. Na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!